Jestem zadowolony z tego, iż ponownie w Dolnym Sączu zorganizowaliśmy drugą edycję konferencji Only Football dla trenerów piłki nożnej. Jest to na pewno budujące, motywujące do dalszej pracy. Tak to wspominałem na samym początku, na prelekcji, na wcześniejszych rozmowach, wywiadach z dziennikarzami, że dla mnie jest to dodatkowa praca. W szczególności jestem trenerem piłki nożnej, to jest mój zawód, tym się zajmuję. Firma Only Football jest to, jak to określam, stwarzanie sobie możliwości do jeszcze lepszego, jeszcze większego rozwoju, do większego pokazania się w świecie piłkarskim, nie tylko na terenie Nowego Sącza, nie tylko na terenie województwa opolskiego, ale na terenie całej Polski. Bardzo się cieszę z tego, że zaproszeni prelegenci i goście są zadowoleni, pozytywnie opiniują, oceniają drugą konferencję Only Football, jak i również pierwszą konferencję Only Football. Na pewno tutaj nie przestaniemy, bo tak jak powiedziałem z początku, jest to dla mnie dodatkowa motywacja do dalszej pracy, w szczególności nad samorozwojem, ale przede wszystkim nad rozwojem szkolnictwa, a przede wszystkim nad rozwojem dzieci i młodzieży, co de facto wszystkie te sprawy wiążą się w całość. Naprawdę cieszę się z tego, że druga konferencja Only Football przebiegła pozytywnie i wszyscy uczestnicy tej konferencji są naprawdę bardzo zadowoleni. Przede wszystkim wykonanie, organizacja takiej konferencji to jest świadomość trenerów do tego, aby przyszli, dokształcali się, samorozwijali się w aspektach rozwoju dzieci i młodzieży, bo de facto bardziej świadomy, bardziej wykształcony trener, tym lepsza młodzież, tym lepsze treningi, tym lepsza jakość w rozwoju dzieci i młodzieży. Bardzo nas cieszy to, że w tym roku większość trenerów stanowią trenerzy z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego. To jest budujące, pokazać im coś więcej, pokazać im trenerów, model gry, model pracy pod kilkoma aspektami takich klubów jak Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Wisła Kraków. Nie jest na co dzień spotkać tych trenerów, dyrektorów w swoim świecie piłkarskim. My to udostępniamy, my to pokazujemy, dajemy możliwość rozwoju trenerów, a co za tym idzie, dajemy możliwość rozwoju dzieci i młodzieży w klubach piłkarskich, akademiach, w których na co dzień pracują ci trenerzy. Za każdym razem staramy się podnosić poprzeczkę i tak naprawdę za każdym razem coraz trudniej, bo coraz więcej chcemy dokładać nowych elementów, nowych ciekawostek, które tak naprawdę podwyższają rękę tej imprezy. Tak, tutaj mieliśmy możliwość skorzystania z forum dyskusyjnego, które odbyło się przed konferencją. To jest dodatek właśnie do tej drugiej konferencji Only Football, a także element ujęcia motorycznego. Nie ukrywam, że na przyszły rok już budujemy nowe elementy, które również zaskoczą, można powiedzieć, pozytywnym tego słowa znaczeniu uczestników, którzy na pewno przyjadą na tą konferencję. Mamy dużo ciekawych informacji, jak co roku przygotowujemy dla uczestników materiały szkoleniowe, to, że mogli z tego korzystać. Na naszej stronie Only Football można śledzić materiały, które mogą zawodnicy przeglądnąć, zobaczyć, analizować i zachować dla siebie, do swojej pracy, do swojego warsztatu trenerskiego.